Rozumiem, że będziemy improwizować na temat pojęcia improwizacji. Tak, tak. Mimo, że wziąłem bardzo wiele kartek. Chciałem na początku zapytać ciebie, w jaki sposób odkryłeś ten wątek improwizacji w twórczości Witkacego. Tutaj od razu sprzedam pewną hipotezę. Łączyłbym to odkrycie z tekstem, który napisałeś o utworach muzycznych Witkacego, który ukazał się chyba ponad 20 lat temu w piśmie Teksty drugie. I tam opisałeś partytury utworów muzycznych, które były szczątkowo zapisane przez niego samego oraz przez inną osobę. I być może ta fragmentaryczność tych zapisów brała się stąd, że Witkacy improwizował. I ten pan, który to zapisywał, Feliks Raczyński, zdaje się, starał się po prostu chwytać pewne motywy, notować. Kiedy organizowaliśmy w Zamku Jazdowskim wystawę Marginalia Filozoficzne, przyszło mi do głowy, żeby wykorzystać te partytury. Zaprosiliśmy pianistę Macieja Grzybowskiego do skomponowania utworu i on wykorzystał te utwory w swojej improwizacji, którą potem zanotował i stworzył z tego po prostu utwór muzyczny. No tak, no to jest taka, właśnie podałeś pośrednio moją definicję improwizacji i dzieła sztuki, że przez chwilę piszę o tym, że powiedzmy, że dzieło sztuki to taki artefakt kulturowy, który innych zachęca do improwizowania, do przekształcania. Wspaniały jest ten ciąg improwizacji. Tak? Od Witkacego, który uczy się gry na fortepianie, uczy go matka, a potem sam gra, improwizuje, przeżywa niechęć do muzyki. Rzeczywiście wtedy, bo to w Kurniku znalazłem, śmiesznie brzmi, ale to w Bibliotece Kurnickiej, nagle pokazały mi się te kompozycje, jedna napisana jego ręką. Pomyślałem sobie, co to za słowo u niego, ważne. I cały ten kosmos improwizowanych aktów mi się objawił. No to, że bardzo często to robił. No i też od razu pomyślałem sobie o tym napięciu między improwizacją a czystą formą. Tak? Między teorią, która właściwie prawie nie dopuszcza improwizacji. No ale zacząłem szukać i nagle to słowo objawiło się w bardzo różnych kontekstach witkacowskich, więc masz rację, to był ten punkt przełomowy w jakimś sensie. Że znalazłem wspaniale na bas grany tekst, partyturę witkacowską. Tak, to znaczy to były próby zapisu tych tak zwanych jego chlustów, czyli improwizowanych utworów na fortepian. W swojej książce piszesz głównie o improwizowaniu Witkacego w utworach literackich. No tutaj można ten zakres tych działań trochę rozszerzyć, bo myślę, że zgodzisz się z tym, że improwizował również w malarstwie, w swojej twórczości wizualnej, ale też improwizację łączyłbym z pewnymi zdarzeniami, które inscenizował w swoim życiu. Które zresztą trochę mi się łączą z sytuacjami, które opisywał w powieściach, takimi, które polegały na tworzeniu zdarzeń. Tak, to prawda. Tylko krótko to wspominam, ile jest tych sfer jego działalności, tak, gdzie posługuje się tą niezwykłą inwencją. Zawsze mnie to zachwycało w jego biografii, w jego pisaniu. Ta zdolność przetworzenia martwego w żywe. I no też przewrotnie myślałem sobie o tym, że jego koncepcje teoretyczne też podlegają takim przekształceniom. Że on od początku właściwie coś wymyśla sobie, prawda? Że zrobi przypis patrz kotku do biurka mojego na przykład, w tym tekście poważnym, a później jest tego coraz więcej i sama czysta forma wchodzi do tekstów literackich, staje się jakimś standardem przetworzonym i zmienionym. No też
taka myśl mi towarzyszyła, no dość przerażająca, o tym, że teorie są bardzo silne i że język teoretyczny jest wspomagany przez języki zewnętrzne, języki technologii, troszkę o tym piszę, czyli języki nowoczesnego pojęciowego obejmowania świata. A ten element no, organiczny, zmysłowy, właśnie powiem, improwizowanych elementów, no nie ma takiej siły. I sam Witkacy jest jakby pomiędzy tymi dwoma no, skrajnymi w jakimś sposób siłami. To, no nie wiem, czy się zgodzisz z tym, bo próbuję też troszeczkę, może nie w tej książce, ale ruszyć z miejsca teorii czystej formy ją, tak? Nie traktować jej jako sposób opisu dzieła sztuki Witkacowskiego, tylko raczej pokazać jako element tego dzieła, jak ono je przekształca i przetwarza, jak robi z niej pewien dramatyczny użytek. Tak, niewątpliwie. Witkacy był świadomy tego, że porządek pojęciowy, który dotyczy na przykład filozofii, którą uprawiał, jest porządkiem takim sztywniejszym i mocniejszym niż porządek języka literackiego czy ogólnie twórczości artystycznej. I starał się te dwa porządki jakby równoważyć. Znaczy one w jego twórczości właściwie nie konkurowały ze sobą, ponieważ traktował je jako równie ważne. I z jednej strony tak jakby ściśle oddzielał swoją refleksję ontologiczną od sztuki, twierdząc, że tutaj chodzi o porządek prawdy bezwzględnej czy prawdy absolutnej, a sztuka należy do takiego kontyngentnego porządku tożsamości faktycznej, poszczególnej, no tak, zdaje się. Tutaj mnie inspirowałeś tym, tak. Choć w swojej książce, tak, w której jedność osobowości, tak, którą to, tę zasadę tożsamościową Witkacego wyakcentowałeś jako pewną stałą u niego, to prawda, on się tego bardzo trzymał, a jednocześnie nieustająco coś wchodzi do tej zasady i ją rozbija. I mnie zadziwiły te fragmenty jego tekstów, w których wysuwa na plan pierwszy wizję, olśnienie, błysk jako zasadę najważniejszą w sztuce. Właściwie wydaje mu się, że opracowanie intelektualne i teoretyczne jest jakby powszechne. Tak? Wiele osób potrafi to. I to samo opracowanie bez wizji, bez owego błysku w ogóle nic nie znaczy. Jest drugorzędne. Więc zaczyna akcentować ten element, który nazwał różnymi słowami. Żadne nie było odpowiednie, żadne nie uznawał za odpowiednie. Zaczynał się z niego wycofywać, tak, z tych uczuć metafizycznych itd. Używa słowa wizja, żeby powiedzieć, że u podstaw sztuki jest coś wizyjnego, niezwykłego, olśniewającego, właśnie wykraczającego poza porządek codzienny. No, w jakim sensie improwizacja jest dróżką do wizji, prawda? Albo ścieżką, która z niej wychodzi. Albo ścieżką, która wychodzi, ale to, ta skłonność do poruszania form i sprawdzania ich, bo można też to tak powiedzieć, że improwizacja sprawdza po prostu formy gotowe, tak za stałe, żeby sprawdzić, czy one mają w sobie ów element niepokoju. No i oczywiście improwizujemy, no bo nie chcemy tych stałych form. Tak? Czyli chcemy wychodzić z wizji, tak, i wizja ma nas prowadzić. Tak. No tutaj możemy to, co powiedziałeś, zastosować chociażby do jego sposobów czytania cudzych tekstów, które się ujawniają w jego notatkach na marginesach książek, a znane są tylko te książki filozoficzne, które on czytał z jego notatkami. I tutaj faktycznie ta lektura polega na takim uzmiennianiu tego, co jest powiedziane dosyć apodyktycznie, jasno w tych czytanych przez niego tekstach. Ty w swojej książce piszesz o metodzie improwizowania za pomocą amplifikacji, czyli dodawania tych takich dymków, uwag i tak dalej. I tam się właśnie to dokładnie dzieje. Po prostu tych dymków jest tak dużo, że strony tych książek przemieniają się w takie trochę jakby samoistne dzieła sztuki. Ale mówię o tym dlatego, że
w gruncie rzeczy to uzmiennianie, ta taka nieustanna wariacja na tematy, które stosowanie te, czy uruchamianie tych wariacji na tematy, które aktualnie odczytuje, prowadzi go do jego własnych konstatacji filozoficznych, które znowu są podane w takiej klarownej i też czasami dość apodyktycznej formie. I tutaj się potwierdza to, o czym powiedziałeś, że to olśnienie, które odkrycie, które się jakoś generuje dzięki improwizacji, jest źródłem twórczości, jest źródłem choćby w filozofii. Tak, to niezwykłe. Znaczy zachwycała mnie te marginalia, tak? I wystawa, którą zrobiłeś, bo choć to było przecież wiele lat temu, ona pokazała nadzwyczajny umysł, tak, aktywny. Tak, bo to nie tylko oczywiście chodzi o teksty filozoficzne, chodzi w ogóle o rozumienie świata jako pewnego tekstu, który trzeba nieustannie przetwarzać, dodawać, tak, uzupełniać. Tu mnie intrygowało też to, że on tak jak Montaigne, prawda, to jest sławny cytat, nie wiem czy sławny, z Montaigne'a. Montaigne pisze, nie poprawiam, uzupełniam. No bo jest wierny temu pierwszemu zapisowi, tak, który jest. I w tym pierwszym zapisie jest najwięcej prawdy, choćby była troszkę pokraczna czasami, tak, nieuformowana. Uzupełnia, wyjaśniając. I jego uzupełnianie, wiadomo, należy do jego praktyki również intelektualnej. Tak? Czyli to, co stworzył w duchu tego inwencyjnego, pełnego niezwykłości postępowania, staje się potem podstawą, fundamentem filozofowania, myślenia o tożsamości, myślenia o etyce oczywiście w sztuce. Tak. To, czyli krótko mówiąc, to co wydaje się takie oczywiste, że no był pełen inwencji w życiu codziennym, w czytaniu książek, tak, w stwarzaniu dzieł sztuki. Ta banalna konstatacja oznacza artystyczne nastawienie wobec tego, co jest doświadczeniem, prawda, jednostkowym. No, w takim sensie Witkacy był takim performerem, prawda, który nieustannie chce przygody we wszystkich dziedzinach, które uprawia. Tak. Tutaj chciałem jeszcze powrócić do pojęcia czystej formy i jego relacji z pojęciem improwizacji. Nie wiem, czy zgodziłbyś się ze mną, że dopiero w pewnym momencie, tutaj bym ten moment jakoś wiązał z mniej więcej z przełomem lat 20. i 30. Witkacy zaczyna faworyzować improwizację w swojej twórczości. Weźmy choćby jego powieści, to znaczy, jeżeli pomyślimy o 622 upadkach Bunga albo o Pożegnaniu jesieni, to w tych powieściach on bardziej się koncentruje na fabule, pozwalając się sobie na dygresje, jakieś wtręty i słowotwórstwa i tak dalej. Natomiast mniej więcej od Nienasycenia i no kolejne takie bardziej jakby nazwijmy rozgadane dramaty, choćby Szewcy, no i oczywiście Jedyne wyjście, ta narracja jest jakby pretekstem do właśnie uruchamiania tych strumieni skojarzeń, na których się skupiasz. Właśnie, to jest niesamowity moment w sztuce witkacowskiej, nie tylko. Tego nie piszę w książce, ale mogę powiedzieć przecież, że na przełomie lat 20. i 30. no wiadomo, Witkacy porzuca sztukę w jakimś sensie, tak? Porzuca malarstwo i tak dalej. Ale porzuca, żeby tworzyć. I to porzucenie zupełnie inaczej interpretuje niż to w tradycji pisania o Witkacym się uformowało. On porzuca właśnie ten rodzaj sztywnego myślenia o dziele sztuki, zaprogramowanym, tak, mającym źródło w teorii. Jak już to porzuci, to ze swobodą rzuca się tak, no, w to, co nowe. To jest niesamowite, jakby uchyla to określenie sztuka, uchyla określenie czysta forma i nagle czuje się wolny, swobodny właściwie. I pewnie, że czysta forma cały czas
jednak go przywołuje do porządku, prawda? Mówi mu, słuchaj, piszesz powieści, które nie są dziełami sztuki czystej, ale z jaką radością, tak? Pisze mu się te powieści. Jak on właśnie uwolniony od tego kagańca formy pisze. No to jest też ta wspaniała historia między czystością a brudem. Tak? Że jednak ta puryfikacja, oczyszczenie, które jest charakterystyczne dla myślenia awangardowego, mu się nudzi, przestaje mieć twórcze znaczenie. Potrzebuje brudu. Tak, w pewnym stopniu tak, aczkolwiek ten brud jakby jest tam obecny od początku niemal, no bo w końcu te treści nieistotne, o których pisał w tekstach estetycznych tam z początku, z końca lat drugiej dekady, początku lat dwudziestych, one są konieczne. Tylko w tym okresie on chętniej, kiedy eksplikował znaczenie pojęcia czystej formy, pisał o konstruowaniu formy. A. I w tym był taki jakby aspekt intelektualny, taki element dyscypliny w podejściu do dzieła w czystej formie. Natomiast improwizacja wiąże ze sobą no, większą jakby dowolność, odrzucenie tego reżimu konstrukcji. Tak, i potwierdza też, że ta koncepcja zracjonalizowana jednak jest drugorzędna dla samego tworzenia. Ona jest punktem wyjścia, ale nie jest najważniejsza. Bo przecież pamiętasz, że się wściekał, kiedy mu zarzucano, że na zimno robi sztukę. Na zimno, czyli koncypuje, myśli, racjonalizuje. Improwizacja potwierdza, że jego sztuka nie jest zimna, no bo nigdy nie jest u Witkacego zimna, nigdy nie jest wykoncypowana i nie ma takiego porządku, jak wiele jego tekstów teoretycznych, szczególnie późnych, filozoficznych. Jest zupełnie odmienna w swojej tak istocie, wewnętrznym napięciu i gorączce. Tak, no bo jakby robił na zimno, tak, to by mu się udawało robić według tej teorii. To byłaby klęska absolutna. Tak, byłoby zaprzeczenie właśnie wizji i tego, co wykracza poza element teoretyczny. Ale nawet jeżeli się przyjrzeć temu pojęciu konstrukcji, to ono nie wyklucza improwizacji. To znaczy, bo jeżeli pomyślimy o tym, w jaki sposób on myśli o dziele sztuki, to przede wszystkim myśli o tym w kategoriach układu form i tych elementów, które dynamizują kompozycję, czyli napięć kierunkowych. Ale już ten tworzenie układu form to jest efekt improwizacji, to znaczy efekt swobodnego rysowania na płótnie czy kartce papieru, a dodawanie napięć kierunkowych to są dalsze kolejne kroki w tym kierunku. To są piękne określenia jego, właśnie napięcia kierunkowe, wspaniałe. Tak dotyczy obrazu malarskiego, ale przecież można rozumieć to szerzej. Rzeczywiście te jego konstrukcje, gdybyśmy nie znali jego teoretycznych tekstów, na przykład nowych form w malarstwie i popatrzyli na te obrazy z tego czasu, które mają spełniać, tak? Widzimy no, swobodne, tak, warstwowe, skomplikowane, tak niezwykłe, fantastyczne ujęcia tak, na płótnie. Słowo skonstruowane, na pewno one są skonstruowane w jakimś sensie, choć przecież unikają linii prostej i więcej mają wspólnego z tradycją, no, tak jak pisano tam, secesji, baroku, tradycji dawnej niż współczesnej. No, więc na pewno jest tak, że element konstruktywny to element myślenia o owych dynamicznych zależnościach między elementami dzieła sztuki. Fantastyczna koncepcja, tak? Tak, tyle. Tutaj można jeszcze dodać to, że Witkacy konstruując czy improwizując, można to ująć dwojako, jednocześnie w dalszym ciągu mówię o kompozycjach malarskich, on starał się jakby doprowadzić je do pewnego ekstremum. On mówił o formie perwersyjnej. A. O tym, że te kompozycje mogą funkcjonować na granicy jakby równowagi tych elementów dzieła, grożąc jakby rozsypaniem się. On starał się to trzymać ciągle w ryzach. I zastanawiam się, czy owo pojęcie perwersyjności, czy perwersji, czy ona nie jest tu w jakimś napięciu z pojęciem improwizacji? To prawda. No, perwersyjne, czyli takie, które odpowiadają
perwersyjności nowoczesnej. Tak? Świat tak zwariował, że trzeba tworzyć perwersyjną sztukę, a gdyby ta sztuka nie miała rygorów, to nie przeciwstawiałaby się jako antidotum, jako remedium owej perwersyjności świata. No na tym to polega. To jest taka trucizna, która jest, jak to mówiono kiedyś, skomprymowana do pigułki, prawda, ścieśniona w dziele sztuki i wtedy ona oddziałuje, tak? Czyli w jakiś sposób leczy. No oczywiście można to też odwrócić, no bo często dzisiaj podaje się tylko konteksty biograficzne i inne, tak? I mówi się, no Witkacy był perwersyjny, więc stworzył perwersyjną sztukę. To taki sylogizm banalny, prostacki prawie. Tu jest raczej inaczej z nim samym. On się sam sobą troszkę przejmuje, że ta jego sztuka, tak, w tym elemencie perwersyjnym jego przekształca nieustająco. Przecież to był dobrze wykształcony, tak, bardzo systematycznie, tak, piszący, myślący, tak, artysta, nieustannie kontrolujący, tak, powiedzmy sobie, te swoje perwersje, tak, artystyczne. A jeśli chodzi o ten dynamiczny związek między perwersją a improwizacją, no pewnie, że jest coś takiego. Oczywiście to słowo perwersja moglibyśmy zamienić na inne, tak, że to jest ekstrawagancja, prawda? Że to jest rodzaj wykroczenia poza to, tak, co jest codzienne, co typowe, co jest przygodą, co jest niezwykłością. Więc na pewno to jest, patrzymy na siebie po zakończeniu improwizacji i mówimy, no ale zdarzyła mi się perwersyjna przygoda, tak, prawda? Tak, to pisał też o rozwydrzeniu formy. Właśnie, rozwydrzenie też. Tak. Mhm. Trochę taki ten mieszczanin, prawda? Tak. Mieszczanin czystej formy, tam go troszeczkę ten przywołuje do porządku. Tak, trochę tak. Jeszcze chciałbym wrócić do wątku muzycznego, bowiem na początku tej części dotyczącej Witkacego wiążesz improwizację z erotyzmem. I wspominasz postacie demonicznych kobiet z powieści i ze sztuk. Ja tutaj chciałem jeszcze dorzucić swoje, bo przypomniało mi się, o czym na pewno wiesz, w Upadkach Bunga. Pierwsze istotne przeżycie erotyczne Bunga i pani Akne to jest sesja, podczas której oboje słuchali utworu muzycznego, zdaje się, sonaty granej przez pianistę Anodiona. I to, w jaki sposób Witkacy pisze o tym jego utworze, to brzmi, jakby on wykonywał pewną improwizację. I tutaj ten wątek improwizacji muzycznej jest bardzo intrygujący. Również w kolejnych powieściach Zieziosz Morski, który w Pożegnaniu jesieni, który chce nabyć instrument, który pozwoli mu na zapisanie... Kamerograf, tak. Zapisywanie, taki instrument też jest chyba wspomniany w sonacie Belzebuba. Tak, kamerograf w sonacie Belzebuba, tak. I teraz pytanie, dlaczego Witkacemu nie wystarcza na przykład fonograf czy gramofon, za pomocą którego też można zapisać dźwięk. On potrzebuje instrumentu, który zapisze nuty, tak jakby przełoży dźwięki na znaki. To prawda. Z czego się to bierze? Tak, no to niezwykły pomysł. Mógłby znaleźć już wtedy taki instrument, który zapisze muzykę. Ale jemu chodzi o to, żeby analizować partyturę owej improwizacji, bo w partyturze improwizacji są zawarte impulsy, które potem posłużą do tworzenia sztuki. Tu jest ten element niesamowity. On się zawsze zachwycał się improwizacjami, bo przecież słyszał improwizujących muzyków, no i słyszał też frazę literacką jako frazę muzyczną. A to jest masa takich przykładów, wspaniałych tak pomysłów, które wywodzą się z rytmu, tak, z rymu, asonansu i tak dalej. I które traktują język jako formę muzyczną, stąd jego wierszyki i tak dalej. Ale wracając do tej kwestii, on słyszał muzyków, którzy, no, można powiedzieć, na co dzień improwizują. I tym był taki żal, że
ich kariery, tak? Kariery muzyków, ale kariery kompozytorów, tak jak Szymanowskiego, gubią te chwile, które są zapisane w improwizacji. Tak? Czyli on miał takie odczucie, że ginie coś niesamowitego, niesamowite inwencje, które mogą posłużyć do stworzenia dzieła sztuki. Więc potrzebuje natychmiast czegoś, tak, co zapisze dokładnie, co w jakimś sensie komuś innemu da to, tak, żeby mógł potem pisać o tym. No bo za tym się kryje oczywiście też ten taki element osobisty, tak, że przestaje odczuwać muzykę. Prawda? Można szukać oczywiście tych przyczyn tej amuzji jego, tak, tej obojętności w życiu prywatnym, ale tam jest coś jeszcze innego, że sama muzyka już nie dostarcza tego rodzaju doświadczenia. Tak? Ponieważ nie doświadcza, to znaczy, że ci muzycy i kompozytorzy jakby nie potrafią być wierni swoim improwizowanym, fantastycznym inwencjom, tym wynajdywaniu. Więc dajmy im taki instrument, tak? Niech znajdą te elementy, niech tworzą dzieła sztuki, które wywodzą się z tego elementu swobodnego, niezwykłego. I no właśnie, stąd też te improwizacje Szymanowskiego. No, przecież dużo by można mówić o tych relacjach ich. Także chciałby, żeby Szymanowski był kompozytorem, który wysnuwa swoją sztukę z owych improwizowanych elementów. Podobnie jak Witkacy. Trochę mi się ten instrument, który on wymienia, kojarzy z przyrządem, o którym myślał Stefan Temerson jeszcze w latach 30. bodajże, takim, który by przekładał obrazy na dźwięki i odwrotnie. Z tym, że no to miało działać na zasadzie takiej mechanicznej i natychmiastowej, więc jakby kompozycja tworzyłaby się niejako samorzutnie. Natomiast Witkacy myślał o tym troszeczkę inaczej. Zresztą, jeżeli już mowa o tych instrumentach, to dla mnie uderzające jest to, że w jego rysunkach i niekiedy w kompozycjach malarskich też występują przeróżne instrumenty albo przedmioty, jakieś przyrządy pomiarowe, które trzymają bohaterowie. I zawsze mnie intrygowało, do czego one służą. Można fantazjować, improwizować wręcz na te tematy. Tak, tak. To jest ten element, w którym on mierzy bardzo często w rysunkach. No tu się nie zapuszczałem w tę dziedzinę tych późnych jego rysunków, które są niezwykłe. To są te instrumenty, którym się mierzy coś nie do zmierzenia właściwie, albo nie do uchwycenia. W tym elementy oczywiście zmysłowe, erotyczne, kreacyjne, tak. Często podane tam ironicznie. Mhm. Tak, w tym jest jakaś głęboka ironia tego wobec też nowoczesności, która ma bardzo wiele instrumentów, żeby mierzyć się, tak, różne sfery istnienia, ale żeby zmierzyć to, co najistotniejsze, czyli powstające dzieła sztuki, owe inwencje, to nie ma żadnych instrumentów. Tak. Tak, ale też to, że oni mierzą jakieś stany napięcia tworzące się między osobami, sugerowałoby, że improwizacja również ma miejsce w realnym życiu. Tak, nieustannie, tak, w rozmowie. W rozmowie. Tak. Piszesz w swojej książce o dramacie Nowe Wyzwolenie, o tym, że bohater nie jest zdolny do improwizowania, chociaż mógłby podjąć wysiłek, wtedy ocaliłby swoją integralność wobec naporu nowoczesności. Można ewentualnie przywołać inne jeszcze sytuacje z innych dramatów. Myślę tutaj o choćby o Macieju Korbowie i Bellatrix, albo o Pragmatystach. Ci bohaterowie też tak jakby nieustannie improwizują. Zresztą w Macieju Korbowie to jest takie wręcz obsesyjne. Oni bez przerwy tworzą sytuacje, które no, tak jakby sytuują się na granicy snu i jawy, żeby właśnie ową integralność podmiotową chronić. Natomiast w tych dramatach napór rzeczywistości, tej mechanizującej się rzeczywistości jest tak wielki, że oni nie są w stanie się obronić. A niektórzy wręcz wchodzą w potajemne alianse z tymi z drugiej strony, jakby już są kolaborantami tego nowego porządku. Jasne, tak, kolaborują. Kolaborują, no bo kolaborują też, żeby zapewnić sobie jakieś miejsce, tak, w społeczeństwie, no bo społeczeństwo się mechanizuje i porządkuje. Rzeczywiście, no to pierwszy dramat Maciej Korbowa. Przecież od tego zaczyna, ale jest, i wcześniej jakby szukać źródeł i pisać
historię improwizacji u Witkacego, no to ten element teatralizacji życia, który się pojawia w 622 upadkach Bunga, to są źródła takiego myślenia, może jeszcze wcześniej, może w tych wczesnych dramatach, które pisał jako chłopiec, może tak na samym początku była improwizacja, prawda? A może Witkacy urodził się już tak w środku improwizacji, tak jeśli znamy, jak zaimprowizowano jego narodziny i chrzest. Tak, ale to świetnie, że o tym mówisz, tak? Bo ten element, to napięcie między mechanicznością, mechanicznością mówienia, mechanicznością stwarzania, improwizowaniem, to sedno tego, o czym pisałem. Ja odkryłem w twojej książce nutę optymizmu, to znaczy, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale sugerujesz, że gdyby Florestan Vengemort podjął wysiłek, to byłby w stanie ocalić swoją integralność. To jest optymizm, to jest taki optymizm akademicki, tak? Jakby akademik tak potrafił improwizować, to akademia nadal by była żywym miejscem, prawda? Tak, mam takie pomysły całkiem nie pasujące do realiów. Chociaż Witkacy byłby może bardziej sceptyczny tutaj, jeżeli weźmiemy pod uwagę te dwa dramaty, gdzie po prostu no, bohaterowie doznają no, albo dosłownego w dosłownym znaczeniu, albo w przenośnym unicestwienia jako podmioty. Tak, ale ponieważ się unicestwiają na scenie, no to przemieniają nas tak w ludzi żyjących, którzy mogą o tym rozmawiać, tak, o tym dyskutować, improwizować sobie. Mhm. Tak, wypada mi się z tym zgodzić. Pewnie. Często się zgadzamy. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo.